Chciałem się odnieść do lakonicznych informacji pana prezydenta dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych. Ja też chciałbym przytoczyć konkretne dane. Odbyłem w niedawnym czasie spotkanie z różnymi użytkownikami rodzinnych ogrodów działkowych, grodziących, którzy wyrazili swoje zaniepokojenie w związku ze znaczącymi wzrostami opłat, które będą ich obowiązywać w tym roku. Sezon działkowy de facto jeszcze się nie zaczął, więc niestety większość działkowców jeszcze nie ma tej świadomości, że opłaty znacznie naprawdę wzrosną. I teraz, żeby nie być gołosłownym, przytoczę, jak to było w latach poprzednich. W latach poprzednich użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych płacili zryczałtowaną wartość 55 zł. Pomijając ryczałt, było to około 84 zł rocznie. Symulacja konkretna zrobiona przez samych działkowców, więc przez samych zainteresowanych, którzy bardzo to skrupulatnie wyliczyli, podając tożsamą ilość pojemników o tożsamych pojemnościach. I tak dla przykładu rodzinne ogrody działkowe Malwa, które mają 327 działek, koszt na jedną działkę około wynosiłby w tym roku, według obowiązującej uchwały, będzie wynosić 276 zł. Podobna symulacja została zrobiona przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych Henik. Tam z kolei jest kwota wyliczona na plus minus 311 zł, więc te koszty, wzrosty są znaczące. I wczoraj tym tematem próbowałem zainteresować pana prezydenta Macieja Glamońskiego, żeby zgodził się na spotkanie otwarte z działkowcami, nie tylko z zarządami działek, bo jak sami działkowcy wyrażają swoje przekonanie, że nie do końca prezesi działek, mówiąc wprost, wyrażają swoje zainteresowanie samymi użytkownikami tych działek. Więc warto zorganizować takie spotkanie otwarte z samymi działkowcami. Pan Maciej Glamoński podkreślał wczoraj, że takich spotkań się nie boi, jest otwarty na spotkania z mieszkańcami i chętnie z mieszkańcami dzisiaj spotykał, więc ja po raz kolejny wnioskuję, żeby takie spotkanie z użytkownikami działek było zorganizowane. Jeśli pan Maciej Glamoński będzie potrzebował pomocy w organizacji tego typu spotkania, jestem chętny do takiej pomocy, bo często użytkownikami działek w Grudziądzu, zresztą nie tylko w Grudziądzu, są osoby mniej zamożne, osoby starsze, które nie dysponują szczególnie wielkim budżetem, więc taki wzrost opłat de facto nawet o 250 zł, to w zależności jak wielki jest rodzinny ogród działkowy, jest znaczący w ich rodzinnym budżecie. Więc apeluję o tego typu spotkania, apeluję też do pana prezydenta Macieja Glamoskiego, żeby grupy biedniejsze, starsze wziął pod uwagę, że nie wszyscy dysponują odpowiednio dużym budżetem, żeby opłacać tak, żeby pokrywać tak znaczące wzrosty stawek. No, dziękuję.